Obserwacja. W pracy nad nowym nawykiem istotna jest obserwacja siebie i rezultatów swojego działania przez siebie i przez innych. Jeśli chcesz schudnąć, musisz się systematycznie ważyć i obserwować zmiany. Obserwacja jest siłą korygującą zmiany, która naprowadza cię na cel, jak mechanizm torpedy samonaprowadzającej. Przy trudniejszych zadaniach, jak na przykład Wyleczenie z alkoholizmu bardzo pomaga praca w grupach albo posiadanie sponsora, osoby, która bezpośrednio obserwuje twoje postępy nad nowymi nawykami. Nie ulega wątpliwości, że muszą to być osoby życzliwie nastawione. Jeśli chcesz nauczyć się angielskiego, a żona z rozdziału szóstego stale powtarza, Rysio to ma trudności z nauczeniem się angielskiego, to albo zmień żonę, albo zajmij się czymś innym. Powtarzanie. Każdy nawyk tworzy się przez powtarzanie. To jest jego siła napędzająca. Tworzenie nowego nawyku, w zależności od stopnia skomplikowania, zajmuje od 10 do 40 dni. Często podawana jest liczba 21 dni. Dziwnym zbiegiem okoliczności identyczna z okresem wylęgania kurczęcia z jajka. Spróbuj tę metodę zastosować na przykład do wyrobienia w sobie nawyku pozytywnego myślenia. Przez trzy najbliższe tygodnie myśl, mów i działaj pozytywnie i afirmująco w każdej sytuacji. Zrób z tego nawet zabawę z rodziną i kolegami w pracy. Koncentruj umysł na to, czego chcesz, a odrzucaj wszystkie negatywne stwierdzenia. Może to być bardzo odkrywcze ćwiczenie, bo zobaczysz. W jakim oceanie negatywizmu kąpiemy się na co dzień? Rozdział 10 Programowanie sukcesu. Sukces nie wybucha od przypadkowej iskry. Musisz się sam zapalić. Regi licz. Sukces jest magicznym słowem. Dla każdego ma ono trochę inne znaczenie. W czasie wykładów prawa sukcesu często zadaje pytanie: co to jest sukces? Padają dziesiątki różnych definicji, takich jak niezależność, powodzenie, stabilizacja życiowa, kariera, pieniądze, sława, szacunek i uznanie, autorytet społeczny, szczęście rodzinne, dobre wychowanie dzieci, zdrowie, pewność siebie, odwaga. Umiejętność rozwiązywania problemów, optymizm, dobry sen i dobre jedzenie. Pozycje na tej liście to pragnienia, do których ludzie chcieliby dojść w życiu. Jest to właściwie lista celów, których osiągnięcie stanowi sukces. Kto nam broni osiągać te cele? Czyje to cele? Po pierwsze. Często jesteśmy zajęci osiąganiem celów, które nie są nasze. Zostaliśmy zaprogramowani przez rodziców, nauczycieli i otoczenie do realizowania ich celów, i wydaje nam się, że życie polega na spełnianiu czyichś oczekiwań. Często nawet nie zastanawiamy się, jakie naprawdę są nasze cele. Christopher Morley znany jest z powiedzenia: Jeden jest tylko sukces. Być w stanie spędzić życie na swój sposób. Jeśli masz kłopoty z określeniem własnego celu i misji w życiu, w rozdziale 12 znajdziesz kilka praktycznych rad. Sukces nie jest przypadkiem. Drugą przyczyną, dla której ludzie nie osiągają własnych celów, a co za tym idzie nie wykorzystują swojego pełnego potencjału, jest przekonanie, że sukces zależy od szczęścia i losu, a nie od nas samych. Wynikiem takiego przekonania jest oczekiwanie przypadkowych nagród od życia, tego, co nam zostanie przez los przydzielone, zamiast tego, co nam się należy za nasze pieniądze, wysiłku i pracy. Z przekonania tego, Bierze się nie tylko brak zadowolenia z życia, ale również stałe oczekiwanie na otrzymywanie czegoś za nic. Liczenie na to, że inni będą pracować, żeby zaspokoić nasze potrzeby, prowadzi nieuchronnie do rozczarowania. Sukces nie jest przypadkiem. Jest wynikiem naszych myśli i działań, tak jak zboże na polu nie rodzi się samo, ale wymaga zasiania i pracy rolnika. Sukces równa się cel. Trzecią przyczyną nieosiągania sukcesu jest niezdawanie sobie sprawy, że polega on na stałym stawianiu sobie i osiąganiu celów. Każdy z nas ma wrodzony mechanizm osiągania sukcesu. Jak była o tym mowa w rozdziale 5, umysł człowieka działa jak samonaprowadzająca się torpeda. Jeśli tylko nasz cel jest wyraźnie wytyczony. Mamy w swoich programach zdolność stałego korygowania podejmowanych decyzji, tak aby doprowadziły nas do tego celu. Jeden tylko warunek. Cel musi istnieć, a jeszcze lepiej być wyraźny. Tak jak statek płynie od portu do portu, tak człowiek musi stawiać sobie i osiągać cele. Życie bez celu jest jak statek bez sternika. Ludzie bez konkretnych celów oczywiście nie osiągają sukcesu i narażeni są na przykre zdarzenia i niespodzianki w życiu. Mówią, że jeśli się nie wie, dokąd się idzie, to trzeba bardzo uważać, bo można tam nie trafić. Obawa przed niepowodzeniem. Częstą przyczyną, dla której ludzie nie stawiają sobie celów, jest obawa przed niepowodzeniem. W rzeczywistości najczęściej przyczyną niepowodzenia jest głównie obawa przed niepowodzeniem. Nie ma sukcesu bez niepowodzeń. Niepowodzenie jest niezbędnym elementem sukcesu. Uczymy się sukcesu przez niepowodzenia, które pomagają iść do przodu. Thomas J. Watson, założyciel IBM. Znany jest z powiedzenia, że jeśli chcemy podwoić sukces, musimy podwoić liczbę niepowodzeń. Thomas Alva Edison, który odkrył żarówkę elektryczną w 1879 roku, doszedł do tego po wielu nieudanych próbach. Znana jest historia z wywiadu z dziennikarzem, który zapytał Edisona, dlaczego marnuje czas na tyle prób, jeśli powszechnie wiadomo, że światło świecy jest dla człowieka najlepsze. Młody człowieku miał mu odpowiedzieć wynalazca. Nieprawda, że wykonałem pięć tysięcy nieudanych prób. Faktem jest, że do tej pory odkryłem pięć tysięcy sposobów, według których to nie działa. Następne pięć tysięcy eksperymentów było potrzebne Edisonowi, aby doprowadzić do odkrycia żarówki. I pomyśleć, że było to zaledwie nieco więcej niż sto lat temu. Dobrze jest po każdym przedsięwzięciu, a szczególnie po niepowodzeniu, odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Pierwsze, co zrobiłem dobrze? Drugie, co następnym razem zrobiłbym lepiej? Umysł człowieka ma tendencję do koncentrowania się na niepowodzeniu. Koncentrowanie na pozytywach wymaga świadomego wysiłku, ale rezultaty są gwarantowane. Posłużę się tutaj osobistym przykładem. Kiedy w 1992 roku przyjechałem do Polski z wykładami drogi sukcesu, pierwsze zderzenie z rzeczywistością było trochę nieoczekiwane. Grupa znajomych i przyjaciół, których wcześniej wtajemniczyłem w całe przedsięwzięcie i na których pomoc liczyłem, przyjęła mnie bardzo sceptycznie. Jeszcze jeden ekspert z zachodu się znalazł. Przecież my sami wiemy, czego nam potrzeba. Co ty wiesz o Polsce po dziesięciu latach w Kanadzie? Ludzie są tak zmęczeni codziennymi problemami, że nie mają czasu na jakieś kursy. Nikt ci nie zapłaci za kurs, bo ludzie nie mają pieniędzy. Teraz jest lato, to ludzie są na wakacjach. Praktycznie wszyscy z dwunastu uczestników spotkania organizacyjnego przekonywali mnie, że to nie jest dobry pomysł, nie jest dobra pora. I podsuwali pomysły, czym się raczej i nie w Polsce powinienem zająć. Niektórzy nawet zaczęli się przechwalać przed innymi, jak to oni już dawno mnie przekonywali, żebym nie przyjeżdżał, bo to nie ma sensu. Nie mogłem być postawiony przed lepszym testem. Jeśli to, czego uczę, jest prawdą, to teraz mogę to udowodnić, powiedziałem sobie. Pamiętając o zasadzie, co zrobiłem dobrze. Zaraz po spotkaniu usiadłem i na czystej kartce papieru napisałem u góry: Jakie były pozytywne strony spotkania? Odruchowo umysł mój buntował się i wykrzyknął jakieś inwektywy w rodzaju: Zachciało ci się durniu bawić w takie bzdury. Ale powiedziałem sobie: Nie znami takie numery. Wymagało to trochę samodyscypliny, ale stopniowo na kartce zaczęły pojawiać się odpowiedzi najpierw banalne, Potem coraz bardziej istotny. Zdałem sobie sprawę, czego się nauczyłem na tym spotkaniu. Nie robiłem sobie wyrzutów, trzeba było, ale zadałem sobie pytanie numer dwa. Co następnym razem zrobiłbym lepiej? Odpowiedzi na zajutrz. załatwiłem salę na wykłady i ogłoszenie w gazecie. W telewizji na początku nikt nie chciał ze mną rozmawiać, ale w radio chcieli. Chodziłem po różnych księgarniach, bibliotekach, uczelniach i rozdawałem albo wieszałem plakaty. Działanie dodało mi niesamowitej ilości energii. I o dziwo! Moi przyjaciele stopniowo zaczęli przekonywać się do całego przedsięwzięcia i pomagać mi, bo świat stoi otworem przed tymi, którzy wiedzą, do czego zmierzają. Wracałem do Kanady po przeszkoleniu ponad 200 ludzi z poczuciem dużego zadowolenia. Recepta na przezwyciężenie obaw. Obawa jest długotrwałą formą strachu, spowodowaną brakiem decyzji, i najlepszym na nią lekarstwem jest działanie. Brian Tracy podaje bardzo prostą i skuteczną metodę przezwyciężania obaw. Po pierwsze, na piśmie bardzo wyraźnie zdefiniuj, o co się martwisz, używając pytań: co, gdzie, kiedy, kto, jak. Dlaczego? Samo zapisanie obaw pomaga w połowie przypadków. Jeśli nie pomogło, określ najgorsze możliwe rozwiązanie. Nie zaprzeczaj jego istnienia. Postanów tu i teraz zaakceptować najgorsze, jeśli się zdarzy, i natychmiast podejmij działania zmierzające do lepszego rozwiązania, niż to najgorsze. Pozornie wygląda to na receptę sprzeczną z tym, co powiedzieliśmy przed chwilą o pozytywnym myśleniu, bo zaczynamy myśleć o najgorszym. Ważne jest jednak, aby obraz najgorszego nie był przechowywany w pamięci. Zaczynamy od krótkiego wyobrażenia sobie najgorszego, co w najgorszym wypadku może się wydarzyć, po to, żeby natychmiast przejść do coraz lepszych obrazów. W procesie myślowym, jak gdyby odbijamy się od dna. I płyniemy do góry. Przez koncentrowanie się na tym lepszym. Istotne jest, aby nie rozpamiętywać najgorszego, tylko skoncentrować się na tym, co robić, aby dojść do tego najlepszego.